Witajcie moi drodzy. Słuchajcie, dzisiaj chcę wam pokazać, jak to zrobić, żeby łatwo podebrać sobie oczka w momencie, kiedy potrzebujemy je spróć do odpowiedniego momentu. Czyli pracujemy sobie jerseyem, coś tam nam się nie podoba, coś nam nie pasuje, musimy spróć dosyć duży kawałek. To ja wtedy próję sobie, próję, 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 tyle, ile potrzebuję. Nie zważam totalnie na te oczka, nie patrzę na nie. I jeżeli jestem w momencie, tego rzędu, który mniej więcej już mnie interesuje, to robię coś takiego. Że nie szukam tych oczek tutaj i się w niej tam nie wbijam, nie wkłuwam, tylko obracam sobie moją robótkę na lewą stronę. Generalnie na prawej również można to zrobić, ale jakoś tak sobie tą prawą, tą lewą bardziej upodobałam, więc może Wam również, również Wam przypadnie do gustu. Więc obracam sobie tą moją robótkę na lewą stronę i zobaczcie, tutaj jest moja nitka. Nie ciągnę za nią, ona tutaj jest cały czas. Biorę sobie mój drut. I zobaczcie, wkuwam się tutaj. Tutaj jest moje oczko. W drugi, w drugi rząd. Czyli tutaj mamy ten rząd, który będziemy próć, a my się wkuwamy w ten rząd kolejny. Jeszcze raz, zobaczcie. Tu jest rząd, który będziemy próć, tak? To jest to oczko, a tu jest to drugie oczko. Widzicie ten brzuszek? O, właśnie tu. I my się będziemy tu Kuwać. Od spodu łapię sobie moje oczko. Łapię sobie moje oczko. O tak. I idę sobie do kolejnego oczka. Zobaczcie. Łapię. Kolejne oczko. Idę dalej. Łapię. Kolejne oczko. Od spodu, słuchajcie, łapię te oczka. O. Tutaj, jak już nabierzemy w prawy, to oczywiście to idzie. Bardzo szybko. Zobaczcie. Wkłuwam się cały czas w ten drugi rząd. Nie muszę łapać tych oczek, które są tam na górze. Te oczka, które, które potrzebuję, one mi nie uciekają. Są tutaj cały czas. Zobaczcie. O, tak to wygląda. I teraz wystarczy pociągnąć za tą nitkę. I mam oczka na drucie. Taki mój patent. Oczywiście tutaj e, z tej strony również można, e, można z prawej strony też można podebrać te oczka. Tylko, że według mnie jest trochę ciężej od góry tutaj. O, w ten sposób. No można, ale jakoś tak od lewej strony mi się tutaj. Bardziej to spodobało. Jest to również, słuchajcie, fajne ćwiczenie dla osób, które nie odróżniają oczek. Mogą sobie zobaczyć, jak te oczka wyglądą, wyglądają na drutach, dlatego że m, dzięki temu, że rozumiemy te oczka, wiemy, gdzie one są, jak wygląda to oczko tutaj na tym drucie, albo nawet nie na drucie, tylko właśnie takie luźne, to łatwo nam tutaj będzie. Operować tymi oczkami i je podebrać, i je znaleźć, i tak dalej, i tak dalej. Także to jest taki mój malutki patent, może Wam się kiedyś przyda. Dajcie znać, czy też tak robicie.